Hej wszystkim, witam was w kolejnym odcinku z Randomizera do Dark Souls 3. W tym odcineczku będziemy powoli ruszać do lochów Irithyll, ale zanim jednak tam przejdziemy, jest jeszcze kilka rzeczy, które chciałbym zrobić. Jak widzicie, powróciłem do komnat Mrocznego Księżyca, tutaj gdzie poślubiłem Anri. Głównie dlatego, że mamy do zebrania właśnie jeden item. Po ukończeniu tego questline'u, jak wrócimy tutaj w oryginalnej grze, otrzymujemy miecz Anri. Jest to naprawdę genialny miecz, którego obrażenia zwiększają się wraz z ilością posiadanych przez nas punktów szczęścia. Jakiś czas temu nawet było coś takiego, że speedrunnerzy bardzo często zbierali sobie ten miecz po prostu z Anriego, zabijali go, czy też ją, żeby właśnie szybko uzyskać mocną broń. Ja trzymałem niestety po prostu kilka zatrutych strzał. W następnej kolejności ruszyłem przed arenę walki z bossem w Osadzie Nieumarłych, ponieważ chciałbym skontynuować dalej questline series. Tuż po pokonaniu Aldricha możemy właśnie tutaj powrócić i odpowiedzieć ponownie na jej wezwanie. Tym razem będzie to bardziej fabularne wezwanie. Zobaczcie sami. I finally found you. Just as I promised, Grandpa. Remember? Good night, Grandad. Po pomyślnym pokonaniu dziadka Ciri możemy powrócić do Jamy Pustych i tutaj, w tym miejscu, znajdzie się jego cały set. Cały set zbroi rycerza świątynnego Hodrika. Ja niestety otrzymałem zielony pąk, co za tym idzie, nic ciekawego. Teraz już możemy powrócić tak naprawdę do Kapliczki Zjednoczenia i porozmawiać z Ciri. Oh, there you are. I'm afraid I've involved you in my affairs over a little promise at that. My sincerest thanks for your assistance. At last, my grandfather will rest in peace, and I can die. But there is one last. May I take a vow? To serve you as a knight. Oh, I am most grateful. I, Cirrus, do hereby serve as your faithful knight. Wherever, whenever I am needed. My loyalty shall never waver. Blessing of the moon upon your journey. Korzystając z okazji, porozmawiam jeszcze z Hawkwoodem na temat strażników otchłani. You offed the lords of Cinder, the undead legion. So that's how they're delivered to their thrones. I pity the sorry souls. Is that really lordship's last reward? I failed to thank you for helping them find their final resting place. I pity the sorry souls. Jak możecie zauważyć, Ciri po prostu zaproponowała nam lojalność wobec naszej postaci. Jeśli odmówilibyśmy jej propozycji, to ona po prostu stałaby się pusta i musielibyśmy z nią walczyć właśnie w Jamie Pustych ponownie. A w taki sposób ona będzie chciała nam pomóc i możemy ją przyzwać do walki jeszcze z jednym bossem, z księciem Lorianem. I tak naprawdę po pokonaniu księcia Loriana znajdziemy martwą Ciri tutaj właśnie koło grobu jej dziadka. Teraz do niego będziemy ruszać, bo tam jeszcze do podniesienia jest tak naprawdę tarcza. Ja dostanę trochę więcej itemów, więc też spoko, ale zobaczcie sami. Na grobie Hodrika znalazłem, jak widzieliście, świńską tarczę, rękawiczki białej zjawy oraz pierścień czaszki. W
tym przypadku pierścień czaszki daje mi odporność na krwotok. Niezbyt przydatny przedmiot. No i teraz, mając załatwione już wszystkie takie podstawowe rzeczy, które miałem zrobić na samym początku, mogę nareszcie ruszyć do lochów Irithyll. Na drodze do lochu mamy jeszcze jedno potężne pomieszczenie, które warto by było zlutować. Jest tu kilka przedmiotów oraz kilka przeciwników do pokonania i to też właśnie zrobimy. Od razu po wyjściu z ogniska zeskakuję tutaj po prawej stronie na dół, tam leży jeden item, to jest jedyna droga do niego. Kontynuując dalej, jeśli wyjdziemy sobie na zewnątrz, to w tym miejscu zaatakuje nas Alva, poszukiwacz odrzuconych. Oczywiście musimy mieć żar na sobie, jeśli tego nie będziemy mieli, to nic nas nie zaatakuje. No i nareszcie dotarliśmy do pierwszego ogniska w lochach Irithyllu. Tutaj nie możemy otworzyć tych drzwi z tej strony, głównie dlatego, że jest to skrót z późniejszej części lochów. Od razu na samym początku mamy kilka małych pomieszczeń, w których znajdują się przedmioty i do niektórych z nich mamy klucz, ponieważ udało nam się te klucze zdobyć wcześniej. Randomowo się porozkładały po prostu w innych lokacjach, dlatego te lochy będą dużo przyjemniejsze do przedzierania się przez nie oraz do lutowania. Kontynuując dalej, po prawej stronie słyszę Fridę i mam nadzieję, że walka z nim nie będzie jakoś super trudna. Może uda mi się ją przeskipować?
Na tym samym piętrze, na którym teraz wyszliśmy, prosto z ogniska, na samym końcu, jak widzieliście, mieliśmy kępkę filetowego mchu oraz do otwarcia okno. Dzięki kluczowi uciekiniera możemy je otworzyć i jest to skrót, który automatycznie ucina nam tą część lochów. Na razie tam zeskakiwać nie będę, bo jest jeszcze kilka tutaj przedmiotów do zebrania i nie chciałbym czegokolwiek przeskipować. Poszedłem zaraz chwilę dalej i skręciłem na lewo, aby faktycznie zejść normalnie schodami na dół. No i moim oczom ukazała się Frida. Na niższym piętrze, przechodząc zaraz na prawo, znalazłem mroczną falę. Jest to naprawdę mega, mega sympatyczny miecz i bardzo unikatowy. Przeklęty miecz o niewidocznej klince, którą podobała sobie Julia Zondoru. Mentorka Czarnego Kościoła i uznana szemryka ucięła ponoć tym ostrzem jakąś setkę żyć. I co jest fajne, to faktycznie te ostrze jest ukryte. Zobaczcie sobie, jeśli je zaraz wybierzemy, jest one praktycznie przeźroczyste. Mega świetny mieczyk. Chciałem kiedyś przejść gierkę samym tym mieczem. Można go dosyć szybko zdobyć, dlatego czemu nie? Poświęcona biało-czerwona tarcza też jest całkiem ciekawym itemkiem. Możemy ją zdobyć oryginalnie w grze dosyć szybko w osadzie nieumarłych. Potrzebujemy do tylko i wyłącznie łuku. To jest jedyna tarcza, która od razu po znalezieniu, jeśli tylko ją sobie założymy, będzie nas leczyć. Nie będzie leczyć nie wiadomo jak mocno, tam ileś po prostu HP na sekundę, ale zawsze mamy darmowe leczenie. Gdy gdzieś podróżujemy, zawsze warto ją po prostu założyć na chwilę. Cały dół mamy załatwiony, więc możemy wejść z powrotem na górę i przejść do dalszej części lochów.
Ta pijawka nałożyła na mnie efekt krwawienia, który jak widzicie cały czas się napełnia i będzie zadawał mi obrażenia. Normalnie domyślnie założyłbym po prostu pochodnie i te pijawki ze mnie po prostu wyszły. Niestety tutaj pochodnia to nie jest pochodnia i dlatego też mam w pewien sposób problem. Aczkolwiek na szczęście uda mi się przeżyć ten efekt wystarczająco długo, aby nie zginąć zawczasu. Po zejściu na dół od razu po prawej stronie mamy kolejne zamknięte drzwi z drugiej strony. To też jest skrót od jeszcze dalszej części. Tych skrótów jest naprawdę sporo, ale to dlatego, że w samych lochach mamy tylko jedno ognisko. No i właśnie nie możemy dostać się tak naprawdę wszędzie. Po wyjściu od razu z tej części zamkniętej, po prawej stronie na górze, zobaczcie, mamy przedmiot leżący na skale. Ten przedmiot możemy zdobyć właśnie idąc tym skrótem, który otworzyliśmy przez okno. Go też zdobędziemy później, nie ma co się spieszyć, niedługo tam wrócę. Pierścień stalowej ochrony plus 1 tym razem dawał mi 5 punktów inteligencji. W Dark Soulsach 3 mamy różne takie pierścionki właśnie. Jest pierścień siły, zręczności, inteligencji, żywotności. I to jest właśnie jeden z tych pierścionków. Oh shit! Here we go again. Ale tym razem przejdę sobie tym skrótem, aby podnieść ten itemek właśnie na skałce. Znowu mamy jakiegoś pajaca, który rzuca jakimś itemkiem i automatycznie zabija pół kurwa świata naraz. Co jest? W tym miejscu akurat znalazłem bliźniacze miecze Gotarda oraz wielką tarczę rozbicia klątw. Też całkiem spoko mieczyki. Jedne z niewielu duali. Ja osobiście nigdy nie byłem wielkim zwolennikiem duali, aczkolwiek są to naprawdę całkiem ciekawe mieczyki. Tym razem postanowiłem podnieść duszę i od razu zeskoczyć sobie na dół, w miejsce, gdzie moglibyśmy walczyć oryginalnie w grze z gigantem. Tutaj mieliśmy jeden przedmiot podniesienia, była to wylinka uczonego. To jest taka maska z wosku przeciwników, które możemy spotkać w wielkich archiwach. I teraz będę chciał podejść do tych przeciwników na górze z tym potężnym AOE od tyłu i spróbować ich po prostu pokonać. I żeby tego było mało, nie był to tylko jeden przeciwnik, tam było dwóch pajaców, którzy rzucają tymi potężnymi fireballami i miażdżą wszystko dookoła. Postanowiłem całkowicie to odpuścić w cholerę i iść po prostu dalej, bo to nie ma większego sensu. Naprawdę nie mam pomysłu, jak do tego się zabrać. Thank you.
Jeśli wcześniej udało nam się zrobić questa dla Zigwarda, to tutaj zobaczcie, kogo mamy. Pardon me, I was absorbed in thought. Oh, look at me, trapped like a rat. But you needn't worry. I've just been sitting here weighing my options. The moment has almost come. I just need a bit more time. My liberation requires a key. But the key is outside. Riddle for the ages. Zigwart ponownie potrzebuje naszej pomocy, no i oczywiście jakim byłbym człowiekiem, gdybym mu nie pomógł. Zanim przejdę dalej, skoczę sobie jeszcze tutaj na lewo, aby otworzyć właśnie skrót do pierwszego ogniska. Zobaczcie, wjedziemy sobie windą na górę i zobaczcie sami, gdzie jesteśmy. No i możemy ponownie kontynuować dalszą drogę. Oczywiście wszystko byłoby fajnie, gdyby nie to, że jak zwykle, jak idiota, skoczyłem tak jak nie trzeba i spadłem na dół. A to był tylko zwykły żar. No nie. Tutaj na górze, po lewej mojej stronie, zobaczcie, mamy jakiegoś przeciwnika w takiej małej dziurce i to jest pułapka. Jeśli otworzymy sobie teraz skrzynkę, bodajże tu z prawej na początku, to automatycznie stamtąd normalnie w grze wyskoczyłyby bazyliszki. Tutaj akurat, na szczęście, tego nie było. Tamci przeciwnicy są po prostu za duzi i nie mogą przejść przez tą dziurkę. Znalazłem hełm rycerski z Milut, aczkolwiek jeszcze wcześniej znalazłem starą czapkę czarodzieja, która jest naprawdę bardzo mega wytrzymałą czapką. Oczywiście zrandomizowana. Teraz jeszcze nie założę, ale w najbliższym czasie po prostu szybciutko sobie ją zmienię. Zapomniałem po prostu teraz o niej. Kawałek dalej znalazłem mały sztandar emisariusza, który jest bardzo ważnym przedmiotem. Przytrzymaj na klifie, aby podróżować. Mały sztandar używany w dawnych czasach przez emisariuszy Lorda Gwyna. Skieruj się w kierunku klifu i unieś sztandar wysoko, aby przyzwać środek transportu. Pigmejom, którzy zdobyli mroczną duszę, władca podarował miasto pierścienia. I to jest właśnie przedmiot potrzebny, aby dalej progresować DLC The Ringed City. Zobaczycie sami. Całe szczęście, że udało nam się go zdobyć teraz, a nie musiałbym jego szukać po prostu nie wiadomo jak długo. Thank you.
Pierścienia z ognistym kamieniem plus jeden wam nie pokazywałem, bo już wcześniej znaleźliśmy ten pierścień. W celi obok znalazłem jeszcze kostur kryształowego mędrca, który jest też całkiem ciekawym kosturem. No i jeszcze przy okazji zbezczeszczony węgiel. Dzięki niemu będziemy mogli narobić kolejne infuzje dla naszych broni. Ten węgiel oczywiście możemy podarować Andry. I właśnie dzięki niemu będziemy mogli drobić bronie mroku, krwawe oraz puste. I teraz, moi drodzy, pozostało nam jeszcze uwolnić nowego NPC-ta do naszej załogi. Jest to Carla. Poznajcie ją. Oh, there you are. I thought you'd all but forgotten me. How sweet. Good to know that a skinny little heretic can still turn heads. Hmm? Oh, you're not one of them, are you? Accept my apologies for mistaking you for one of those leeches. So, what business have you here? This is a land of monstrosities. And I am no exception. You're here to save me. But I'm guilty. A wretched child of the abyss. Is that something you can forgive? Oh, really? You are no ordinary man. Very well. Besides, I've grown tired of imprisonment. I am Carla, and I accept your proposal. Carlę warto uratować ze względu na to, że ona może nas nauczyć piromancji, których nie jest w stanie nas nauczyć Cornyx. Dodatkowo ona może nas uczyć również cudów, których nie warto przekazywać Irinie, bo niestety po nich mogłaby umrzeć. Zdecydowanie jeden z bardziej przydatnych NPC-tów. I to, moi drodzy, jest lokacja opcjonalna. Tutaj będziemy mogli wykorzystać gest ścieżki smoków. Po wykorzystaniu tego gestu nasza postać zostanie przetransportowana na szczyt Arcy Smoków. Też opcjonalną lokację, ale warto do zrobienia. Jest tam jeden z cięższych bossów i to też jest w pewnym sensie takie fajne wyzwanie do zrobienia. Wjeżdżając tutaj na windę do góry, odblokujemy sobie kolejny skrót. I tutaj jeszcze zobaczcie, na parapecie mamy kolejny przedmiot do zdobycia. Pierścień smoczej łuski na pierwszy rzut oka nie daje nam żadnych efektów. Aczkolwiek jest to całkiem też ciekawy przedmiot, którym wykorzystuje się, aby w PvP nie otrzymywać dużych obrażeń od backstabów, po prostu. Wychodząc teraz drugą stroną z budynku, tam gdzie spotkaliśmy Carlę, wychodzimy już do zbezczeszczonej stolicy. Ostatniej mniejszej części lochów Irithilu, w której uwolnimy Zigwarda oraz zabijemy kolejnego bossa, kolejnego władcę pogorzelisk, czyli Jorma, giganta. Na tym moście jest ogólnie pułapka, tam po prawej stronie na skale, jak widzicie, stoi taki mały gówniak, który zwykle jest gargulcem. On do nas nie przyleci tutaj, bo po prostu nie jest gargulcem, ale warto o tym pamiętać, jak będziecie przechodzili tą lokację. Chodząc po drabinie na górę docieramy do kolejnego ogniska, pierwszego ogniska z bezczeszczonej stolicy, koło którego, jak widzicie, znaleźliśmy emotkę rozciąganie oraz wielki miecz kata. Ciekawie wyglądający miecz, fajnie się nim walczy, no ale niestety zrandomizował się dosyć kiepsko, przez co nie będę go po prostu używał. No ale cóż, moi drodzy, czas tego odcinka dobiegł końca. Jeśli chodzi o moje statystyki, to nie udało mi się nic w sumie dodać, nic też nawet nie chciałem dodawać. Nasza postać póki co i tak jest mega mocna, dlatego nawet nie wiem, czy jest sens czegokolwiek dodawać tutaj. Miałem oczywiście ponownie sprawdzić zaklęcia oraz czary, ale znowu tego nie zrobiłem. W przyszłym odcinku też tego nie będzie, ale za dwa już postaram się naprawdę wziąć za to w końcu. Jeśli wam się podobało, stawcie łapkę w górę, jeśli nie, zostawcie łapkę w dół. Dziękuję serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że trzymacie się w miarę chłodno. No i cóż, moi drodzy. Na razie, trzymajcie się, cześć.